Pierwsze danie od razu będzie nawiązywać do wspaniałości kuchni ottomańskiej. Niektórzy, a zwłaszcza zawistni, twierdzą, że Turcy potrafią robić tylko kebaby, a to nieprawda. Kuchnia otomańska wzniosła się naprawdę na wyżyny kulinarnego rozpasania. Zrobię najpierw jajka poszowane, czyli w koszulkach w jogurcie. Od razu słów kilka o najważniejszym chyba tureckim produkcie. Genialnym jogurcie, no równie dobry robią chyba tylko w Bułgarii. To jest składnik wielu tutejszych potraw. Nie mogę się opanować, nieco spróbuję, a resztę składników zobaczą Państwo w trakcie gotowania. W przód trzeba smakowo wodę przygotować, w której gotowane będą jajka w koszulkach. Tutaj mam kilka ziarenek białego pieprzu, które lekko nożem nagniatam, żeby lepiej oddały swój smak. I teraz razem z kilkoma liśćmi laurowymi znajdują się w garnku. Wodę na jajka w koszulkach, inaczej mówiąc poszowane, to z francuskiego, tak się kiedyś w Polsce na te jajka mówiło, trzeba zakwasić. Normalnie robi się to octem, ale ja postanowiłem w Turcji skorzystać z tutejszego genialnego soku cytrynowego. Eksperyment może mi się uda, przynajmniej mam taką nadzieję. Skoro dużo soku z cytryny albo octu, nieco cukru, trochę soli i to wszystko powinno się gotować około 10-15 minut, tylko po to, żeby te składniki oddały swój smak wodzie, a potem jajkom. W międzyczasie mogę zacząć przygotowywać sos czosnkowo-jogurtowy. Bardzo prosta rzecz. Dwa, góra, trzy ząbki czosnku. Trzeba najpierw obrać ze skórki, rozgnieść, wrzucić do miski, gdzie będą wymieszane razem z solą i jogurtem, co też stopniowo zaczynam czynić. Czosnek z solą należy jeszcze nieco rozetrzeć, bez przesady, on przecież był zgnieciony, ale tak, żeby to się wszystko dokładnie wymieszało. I już dwa ostatnie składniki tego sosu, mianowicie nieco soku z cytryny. Proszę spojrzeć, jakie piękne są te cytryny tureckie, wspaniałe, pachnące. I ponieważ nie mają długiej drogi do przebycia, zapewniano mnie, że są całkowicie niepryskane. O tak, sok z cytryny. Wspaniały aromat, naprawdę. I jogurt. Kilka łyżek jogurtu i to wszystko zostanie wymieszane dokładnie. Ten jogurt jest gęsty, jak nasza najlepsza śmietana od baby. Dokładnie to wymieszam i sos gotowy. Żeby sos był odpowiednio gładki, należy go oczywiście jeszcze nieco ubić. I teraz już tylko przełożyć na talerz. Tutaj będzie czekał na swoje przeznaczenie. Naprawdę jest niezwykle kremowy i fantastyczny. Zresztą o jogurcie jeszcze nieco Państwu opowiem i o innych wspaniałościach. To tylko jest drobna turecka kulinarna wstawka. Sos w ten sposób rozłożony i teraz czynność w zasadzie najważniejsza. Prosta, ale wymagająca koordynacji ruchów, więc oczywiście będę ja miał z tym kłopoty, ale może mi się uda. Trzeba po kolei jajka wbijać do miseczki, uważając, by nie rozlać żółtka i z jak najniższej odległości wlewać je do zakwaszonej, przyprawionej wody. O właśnie tak. I następne. One teraz powinny się ugotować tak, by białko ścięte otoczyło płynne żółtko. Myślę, że mamy około 2-3 minut czasu. Jajka są już prawie dobre. Trzeba teraz czym prędzej na patelnię wrzucić masło i roztopić je. Za chwilę powiem Państwu, co dalej, a tymczasem zajrzyjmy do garka obok. Jak tu wygląda sytuacja? Delikatnie łyżką cezakową sprawdzimy, czy jest tak, jak być powinno. Czy mamy ścięte białko i płynne żółtko? Chyba tak właśnie jest. Więc bardzo, bardzo delikatnie, naprawdę idealnie delikatnie wyjmuję jajka i kładę je na środku sosu jogurtowego. Te listki laurowe nie będą nam potrzebne, one tylko miały smak oddać daniu.
To na razie wygląda bardzo biało, ale proszę się nie denerwować. Będziemy mieli tutaj piękny za chwilę kontrast kolorystyczny, bo oto na tę patelnię z masłem wrzucam coś, co nazywa się Kirmizi Biber. Papryka mielona, ale mielona bardzo grubo, inaczej niż papryka węgierska. Ona w zasadzie jest jakby rozgnieciona, jest lekko pikantna i nadaje wspaniałego kolorytu i smaku tutejszym daniom. Bardzo często robi się właśnie tak, że nawet specjalny kelner chodzi w restauracjach i niektóre z tureckich dań polewa takim właśnie kolorowym masłem. Proszę spojrzeć, jak teraz pięknie całość będzie wyglądała. I to już w zasadzie koniec, ale jeszcze, jak każe otomańska rozpusta, kilka listków szałwii na wierzch kładę. Proszę Państwa, to nie tylko wygląda przepięknie, to również jest niezwykle dobre w smaku. Klasyczna turecka potrawa, dorównująca swoją urodą miejscu, w którym właśnie jestem. Bawiąc w Istambule, niewybaczalnym błędem byłoby nie skosztować tutejszych słodkości. Idealnym do tego adresem jest cukiernia Hadzi Bekir. Hadzi Bekir był to człowiek, który kilkaset lat temu na dworze sułtana wynalazł lokum. Zanim zobaczymy lokum, przyjrzyjmy się miejscowym pomadkom, bardzo słodkim, bardzo często z dodatkiem miodu, aromatyzowanym wodą różaną. A tutaj mamy rzeczone lokum, czyli rodzaj galaretek. Te w postaci czystej, tylko z miodem, te z orzeszkami, te z dodatkiem soków owocowych. Kolor tychże zdradza niechybnie, że są aromatyzowane miętą. Zajrzyjmy do środka, by ottomańskie słodkie rozpasanie w pełnej krasie obejrzeć. Lady aż uginają się od różnych słodyczy. Proszę tylko spojrzeć na to. To są kandyzowane skórki pomarańczowe, mięciutkie, od razu do schrupania. To figi gotowane w syropie. Ale coś, co najbardziej z Turcją się kojarzy, znajduje się tutaj. Oto wielkie bloki chałwy. Proszę zobaczyć, ta chałwa w postaci najczystszej. Tutaj chałwa kakaowa, tutaj chałwa z orzeszkami pistacjowymi. Zanim w te bloki wielkie się wgryzę, mówię Państwu jak najsłodziej. Do widzenia.